Jesteśmy w sali komputerowej, jednej z 25 sal na naszym wydziale, którą wykorzystujemy w zajęciach laboratoryjnych. Na kierunku logistyka my bardzo dużą wagę przywiązujemy do takich aspektów praktycznych i do zastosowań informatyki, bo jest to dzisiaj element bardzo ściśle zintegrowany ze współczesnymi tendencjami w logistyce. Jeżeli chodzi o zajęcia laboratoryjne, prowadzimy je w takich kilku blokach. Pierwszy blok to są zastosowania takich podstawowych pakietów jak Microsoft Office, gdzie wykorzystujemy takie narzędzie jak Excel, do tego, żeby zbudować bardzo proste aplikacje obsługujące proste rozwiązania, typu na przykład imprezy sportowe, hurtownie sprzętu, produktów, i studenci budują sobie takie aplikacje, które obsługują tego typu rozwiązania, na przykład obsługa magazynów, fakturowania. Jednocześnie poznają jakby pewną logikę funkcjonowania tych obiektów, dlatego że próbują te aplikacje wmontować w pewne procesy, które są istotne dla tego typu zastosowań. To jest jakby pierwszy blok takich zastosowań. W drugim bloku zajęć na kierunku logistyka wykorzystujemy ogólnie metodologię symulacji, czyli uczymy studentów poprzez zastosowanie takich interaktywnych metod, nawiązując do pewnych gier biznesowych, powodując, że studenci sami budują pewne modele, na przykład łańcucha dostaw, i przeprowadzając szereg eksperymentów, zdobywając w ten sposób odpowiednią wiedzę. Wykorzystujemy do tego pakiet programowy Excel oraz taki bardzo znany pakiet do modelowania dynamiki systemów zarządzania, który nazywa się Vensim, firmy amerykańskiej, w takiej wersji dydaktycznej. Przymierzamy się również do tego, żeby zastosować taki pakiet, który modeluje procesy dyskretne, który nosi nazwę Flexim, i jest to również produkt firmy amerykańskiej, który wyznacza pewne trendy, jeżeli chodzi o tego typu zastosowanie. Tego typu zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów, ponieważ są takie bardzo wciągające i efekt w postaci jakiejś wiedzy przychodzi im bardzo łatwo i z pewną dużą dozą przyjemności. Trzeci blok, który realizujemy w tych salach komputerowych, dotyczy wykorzystania już takich bardzo profesjonalnych narzędzi, które nie tylko są używane przez nas, ale są także używane w realnych przedsiębiorstwach. To jest na przykład pakiet firmy SAP, ERP, który służy do zarządzania różnego typu procesami i zarządzania fragmentami lub całymi łańcuchami dostaw. I drugi pakiet to jest firmy Komacz, polska firma, która też jest liderem w tym zakresie. I studenci uczą się pewnej logiki funkcjonowania organizacji poprzez realizowanie pewnych jakby ciągów działań, prowadzenia pewnych dokumentów, opracowania dokumentów, sprawdzania konsekwencji swoich rozwiązań. I poznają, jak pewne stanowiska w ramach całej struktury organizacyjnej mogą ze sobą współpracować, wykorzystując standardy światowe, takie jak jakim proponuje firma SAP w postaci swojego pakietu. Dodatkowym blokiem zajęć, które realizujemy w naszych pracowniach, jest już takie oprogramowanie bardzo wyspecjalizowane, które wykorzystuje technikę identyfikacji i ewidencji rejestracji pewnych zdarzeń w procesach logistycznych, jakim jest RFID. Jest to program, który pozwala studentom czuć się, jakby byli w realnej rzeczywistości, ponieważ oni przy pomocy tego całego systemu nadają pewne identyfikatory, wczuwają się w rolę menedżerów na różnym etapie tego procesu, śledzą przebieg wszystkich zdarzeń, zamach przedsiębiorstwa i całego łańcucha dostaw. Jest to bardzo praktycznie i bardzo działające na wyobraźnię studentów, przenosząc ich jakby z takiego teoretycznego trochę świata w świat rzeczywistej logistyki.